Rozmowa dnia. I zgodnie z zapowiedzią... Nasz kolejny gość, Witold Bańka, minister sportu w studiu Sygnału Dnia. Witam panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy będzie zarząd komisaryczny w Polskim Związku Kolarskim? Znaczy ja liczę na to, że do członków zarządu Polskiego Związku Kolarskiego jakby dotrze taka refleksja, że dla dobra tej dyscypliny, dla dobra tej najbardziej, jednej z najbardziej medalodajnych polskich dyscyplin sportu z największym potencjałem przyjdzie taka refleksja, że po prostu odejdą, biorąc pod uwagę całą tą sytuację, że nie będzie konieczności rozpoczynania tej procedury, która jest długa, która jest skomplikowana, ale ja jestem jakby zdeterminowany do tego, aby ten temat przeciąć, więc wiem, że szykują się dymisje członków zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, natomiast nasze stanowisko jest jasne. Wszyscy muszą odejść. To wyjaśnijmy tym z naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, o co dokładnie chodzi, bo te nieprawidłowości w Związku Kolarskim to tak naprawdę są szokujące oskarżenia. Zacytuję wypowiedź jednej z zawodniczek. Czasem przerażone czekałyśmy w napięciu, która zostanie zaproszona do pokoju trenera i choć prawdopodobnie każdej działa się krzywda, nie rozmawiałyśmy o tym ze sobą. Słuchałyśmy do znudzenia, że wszystko, co działo się w grupie, miało w niej pozostać. Rzecz dotyczy osoby znanej, która przez wiele lat była twarzą polskiego kolarstwa. Na liście tych zarzutów mamy jeszcze gwałt, mamy seks z nieletnią, mamy finansowe nieprawidłowości, łapówkarstwo, mamy zmuszanie zawodniczek do dzielenia się pieniędzmi z nagród. To odpalanie, jak to mówią świadkowie, pod stołem 20-50%. Lista jest bardzo długa i jak rozumiem, prokuratura już się tą sprawą zajmuje dzięki notatce, którą właśnie pan przygotował. Tak, no kilkanaście dni temu audytorzy, którzy realizowali audyt na Polskiego Związku Kolarskiego pojawili się w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Po raz pierwszy ktoś jakby zdecydowanie oficjalnie zdecydował się przekazać takie informacje na dużym poziomie ogólności, dlatego że jakby też zasłonili się tajemnicą prowadzonego przez nich audytu. Natomiast już same te ogólne informacje bez konkretnych nazwisk czy bez konkretów takich stricte spowodowały, że podjęliśmy decyzję o przygotowaniu notatki służbowej z tego spotkania i wysłania do prokuratora krajowego, bo takich spraw po prostu nie można lekceważyć. Ktoś to wreszcie musiał przeciąć. Dlatego też, biorąc pod uwagę przyszłość tej dyscypliny, my nie będziemy zastanawiać się, który z 9 członków zarządu jest mniej lub bardziej winny, kto bardziej wiedział, kto mniej. No ale wszyscy muszą odejść. Ale oni mówią tak, no to są sytuacje, które miały miejsce lata temu, to dlaczego my teraz mamy się podawać do dymisji? Dlatego, że trzeba wziąć też pod uwagę inne aspekty, kwestie też wizerunkowe kolarstwa. Wycofują się najważniejsi sponsorzy. Resort Sportu i Turystyki też wstrzymał finansowanie. Z tego, co wiem, to nie koniec, jeśli chodzi o wycofanie się kolejnych podmiotów, które chciały wspierać polskie kolarstwo. To już dzisiaj sprawa ogólnokrajowa i nie tylko ogólnokrajowa i trzeba wziąć właśnie pod uwagę też dobro sportu, dobro tego kolarstwa i czasami trzeba podejmować takie decyzje, decyzje honorowe, które spowodują taki reset, takie katarzis całego tego środowiska, bo to nie są drobne sprawy, to są zarzuty, które się ciągną przez wiele lat, pewna zmowa milczenia, która w tym związku funkcjonowała i tutaj nie ma możliwości jakiegoś liftingu w tym zakresie. Po prostu wszyscy ci, którzy pełnią teraz funkcję, muszą z tego środowiska, z tego zarządu odejść. Panie ministrze, kiedy pan rozmawiał ostatnio z prezesem Polskiego Związku Kolarskiego, panem Dariuszem Banaszkiem? Bo zastanawia mnie jedna rzecz. Wedle doniesień prasowych to było tak, że on już ponad 2 miesiące temu taki audyt po telefonach od sportowców zlecił w zakresie nieprawidłowości właśnie, no, ogólnie rzecz biorąc. No wydaje mi się, że jak pojawiły się już pierwsze informacje na ten temat, to jest ten moment, kiedy on powinien z ministrem rozmawiać. No, rozumiem, nie rozmawiał na ten temat z panem. Oczywiście, że nie. To jest tak, że my ostatni raz widzieliśmy się chyba przy okazji Tour de Pologne. Od tego czasu jakby nie miałem żadnego kontaktu z panem prezesem. Kiedyś był umówiony na spotkanie, nie przyszedł. Później się jakoś tam tłumaczył i od tego, że nie mógł, od tego czasu jakby nie było żadnego jakiegokolwiek kontaktu i też ja nie zamierzam spotykać się z nikim z zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Oczywiście, jak co mogą przyjść do ministerstwa, do Departamentu Sportu Wyczynowego, natomiast ja się z nimi, dopóty nie posłuchają tego wezwania, nie zrezygnują wszyscy z członkostwa w zarządzie, no, nie zamierzam się spotykać, a jeśli zrezygnują, to oczywiście możemy się spotkać, porozmawiać o kolarstwie. To będzie pan czekał do 22 grudnia, bo taka była wczoraj odpowiedź ze strony związku, że są wybory władz 22 grudnia, że będzie spotkanie. Ja mam nadzieję, że taka refleksja przyjdzie do tych panów, że jeśli kochają tę dyscyplinę, to biorąc pod uwagę to, w jaki sposób to ten konflikt, ta wojna wewnątrz związku się rozlewa i to po prostu przetną i zrezygnują i kierując się honorem, kierując się rzekomo miłością do tej dyscypliny sportu, bo wszyscy przecież ją bardzo kochają, to jeśli ją kochają,
polskie kolarstwo, widzą, co się dzieje, widzą, jak to wpływa na zawodników, bo to nie jest tak, że ten konflikt nie wpływa także na tak zwane doły, na kluby sportowe. No, to jest atmosfera wokół dyscypliny sportu i to na to tak trzeba spoglądać. Prokuratura jest od tego, żeby wyjaśnić kwestie przestępstw, kwestie tych skandalicznych doniesień wstrząsających i myślę, że biorąc pod uwagę też tematykę, zrobi to bardzo starannie i też z należytą jakby też wrażliwością w stosunku do pokrzywdzonych osób i ja też o to proszę, apeluję, żeby uszanować te osoby, te dziewczyny, ich intymność, ich prywatność, no bo to jest naprawdę niezwykle delikatny temat. Natomiast kwestie zarządu i dymisji tych panów jest jakby nieodwołalna. Ja jestem konsekwentny. Kiedy były Igrzyska Olimpijskie w Rio i skandal dopingowy, mówiłem, że obetniemy finansowanie Polskiemu Związkowi Podnoszenia Ciężarów w zakresie sportu wyczynowego. Zrobiliśmy to. W przypadku Polskiego Związku Tenisa też. I tutaj będzie tak samo. To jest zderzenie się ze ścianą. My naprawdę nie zmienimy zdania. Ważna kwestia. Wycofali się sponsorzy. Ministerstwo wstrzymało także przekazywanie kolejnych dotacji do związku. Co z tymi, którzy są w tym całym zamieszaniu niewinni? Są zawodnicy, którzy trenują, pobierają stypendia, wyjeżdżają przygotowywać środki się na obozy. Stypendia zostaną jakby przekazane. Tutaj nie będzie wstrzymanych pieniędzy na stypendia oczywiście dla zawodników, bo to są umowy, które zostały podpisane i tutaj jakby spokojnie do końca roku. Natomiast jeśli przyszłym od stycznia ci panowie będą zasiadać w zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego, to tych środków oczywiście nie będzie i będziemy szukać innych możliwości finansowania zawodników, choćby może przez Polski Komitet Olimpijski z pominięciem Polskiego Związku Kolarskiego. Natomiast no, to byłoby absolutne samobójstwo tego związku i my jesteśmy największym sponsorem Polskiego Związku Kolarskiego. Dodatkowo wszyscy sponsorzy się chcą wycofać. No to ja nie wiem, czego ci panowie oczekują, że coś się zmieni. Tu dotykamy sprawy, która nie dotyczy tylko kolarstwa, ale w ogóle te relacje między światem polityki a związkami sportowymi. Myślę, że nasi słuchacze pamiętają, ile swego czasu emocji wywołał spór między Ministerstwem Sportu a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wprowadzanie tam właśnie komisarza do związku. Pan zapowiadał, że będą zmiany w polskich ustawach na temat tych relacji między ministrem sportu a związkami. Na jakim to jest w tej chwili etapie? Co się zmieni? Kiedy się zmieni? Ustawa o sporcie, nowelizacja tej ustawy już weszła w życie w sierpniu. Założenia tej ustawy, one w żaden sposób nie naruszają autonomii Polskich Związków Sportowych i relacji z międzynarodowymi federacjami. Podnoszą poziom jakby transparentności w funkcjonowaniu związków. Także jest obowiązek lustracyjny wobec członków zarządu Polskich Związków Sportowych. No tutaj też sytuacja jest taka, że 440 członków zarządu Polskich Związków Sportowych zostało objętych tą procedurą lustracyjną, koniecznością złożenia oświadczenia lustracyjnego. Na dzisiaj 54 członków zarządu Polskich Związków Sportowych nie wypełniło tego obowiązku. Ile mają czasu jeszcze? No, już właściwie nie mają czasu, ponieważ 17 nie odebrało w ogóle wezwania do jakby pisma informującego o takim obowiązku, a 34 odebrało, ale nie złożyło tego oświadczenia lustracyjnego, więc jeśli się ta sytuacja potwierdzi, no to zgodnie jakby z przepisami prawa też niebawem będą musieli opuścić swoje stanowiska. I nie obawia się pan tutaj gwałtownej reakcji ze strony tych międzynarodowych central, bo związki bardzo strzegą mocno tej swojej niezależności. Nie, to jakby nie ma znaczenia, krajowej. Dlatego że to nie wpływa na relacje federacja, międzynarodowa federacja krajowa. To są pewne przepisy w zakresie transparentności, które wymuszają pewne decyzje, pewne zachowania, więc tutaj jakby to nie jest kwestia wpływania. Naruszeniem autonomii związków byłoby wpływanie na wybór władz, tak? Czyli jeśli minister czy ministerstwo wskazuje, kto ma być, powiedzmy sobie, prezesem czy członkiem zarządu i w jaki sposób tutaj decyduje, no to byłoby naruszenie autonomii związków i tutaj takiej sytuacji absolutnie nie było i nigdy nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wypełniania przepisów prawa, rozwiązań prawnych, które funkcjonują w Polsce, no to jakby nie ma żadnego konfliktu w tym zakresie. To na koniec jeszcze odchodząc do afer, a zerkając w przyszłość, oby jasną, no wkrótce już 9 lutego rozpoczną się kolejne, to będą 23 już igrzyska, zimowe igrzyska olimpijskie, tym razem w Pjongczangu. W Soczi mieliśmy 4 lata temu 6 medali. Jak pan sądzi, z jakim dorobkiem wrócą polscy zawodnicy z tych zbliżających się igrzysk? No niestety to jest problem polskich sportów zimowych, że od wielu lat i Soczi, i Vancouver te 6 medali to trochę było, można powiedzieć, wielka niespodzianka na wyrost w sensie, no, ponad stan, bo ale jak obserwujemy, to cały czas przewijają się te same nazwiska i to jest problem, że no, skoki ma... Justyna Kowalczyk. No i panczeniści, tak. Zbyszek Brudka, tak, choćby i nasze reprezentacje męska i żeńska w panczenach, natomiast no i to jest problem,
problem, dlatego ja myślę, że jak będą 2-3 medale, to to będzie naprawdę wielki sukces polskiego sportu i to też jest konieczność tego, aby polskie związki sportowe zaczęły wreszcie myśleć strategicznie, bo strategia rozwoju danych dyscyplin sportu jest niezwykle ważna, właśnie szkolenie dzieci i młodzieży, stąd też my zwiększamy środki na szkolenie dzieci i młodzieży, żeby wreszcie ktoś się w tym zakresie obudził i zaczął myśleć o następcach Justyny i następczyniach, na przykład Justyny Kowalczyk. Witold Bańka, minister sportu, był gościem Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Była to rozmowa dnia.